Chodzi o to, że droga do Boga to jest Jezus Chrystus i że Go potrzebujemy przyjąć sercem, otworzyć swoje serce. Ewangelia mówi, że kto uwierzy w sercu swoim, że Jezus wstał z martwych w ciele i kto Go wyzna swoim Panem i Zbawicielem, ten zbawiony będzie, kto Go wyzna ustami. Uważam, że każdy z nas będzie zbawiony. Nie nam osądzać ludzi tutaj na ziemi. Od tego jest właśnie nasz Pan Jezus, nasz Pan Bóg. I myślę, że On tylko wie, co siedzi w głowie z każdego z nas. Tak, tylko chodzi o to, że to my mamy wolną wolę i możemy odrzucić Pana Jezusa. Dlatego nie można stwierdzić, że wszyscy będą zbawieni, bo to tylko chodzi o to, czy ktoś otworzył swoje serce. Jak Pani ma na imię? Ania. Jestem Basia. Mogę mówić Ania? Aniu, czy chciałabyś otworzyć swoje serce, Go poznać? Oczywiście, że tak. To Ewangelia mówi, że kto uwierzy w sercu swoim, że Jezus wstał z martwych w ciele, że On jest żywy. Jeszcze raz, może... Że Jezus wstał z martwych w ciele, że On jest żywy, że On nie jest w rzeczach. Czy wyznaje Go Pani swoim Panem? Jeszcze raz, czy wyznaje? Go Pani swoim Panem, żywego Jezusa Chrystusa. Tak. Dobra, mogę się pomodlić o Ciebie? Aniu, ja się teraz modlę o to, że Duch Święty przenika Ciebie, że przekonuje Ciebie i daje Ci objawienie o tym, o żywym Jezusie Chrystusie, że masz bardzo silne objawienie tego, że On jest prawdziwy, On jest realny. Jest prawdziwy. Amen. Ja modlę się, że wszystko, co blokowało Jezusa Chrystusa do tej pory, jakiekolwiek myśli, jakiekolwiek doświadczenia, one znikają teraz, one się odsuwają. No już dawno, znaczy jakiś czas temu zaczęły znikać. To piękne. Największa miłość. I to jest to. Super. Teraz ja się modlę, że pójdziesz za tym. Że idziesz za tym, że ja błogosławię Twoje życie. Ja odsuwam od Ciebie ludzi złych i przewrotnych i ja modlę się, że idziesz za Nim. Jak nigdy dotąd, że szukasz prawdy. To jest fakt, tak. Szukam prawdy. To pięknie. Amen.